Oto nadchodzi koniec tego roku. Amen. No gardło. I z tej okazji przygotowaliśmy dla Was coś, co jednoznacznie z końcem roku kojarzyć się powinno. Tak, będziemy robili taki końcoroczny book tag. A jak on się nazywa? Nie wiem. End of the year book tag. A, no tak. Bośmy go zerżnęli byli. Ukradli z kanału wydawnictwa Mastreet, bo oni mają teraz swój kanał, tam robią vlogaski, tagi, tego typu rzeczy. I właśnie taki tag zrobili Paula z Karoliną i pomyśleliśmy, że nam się podoba, więc go kradniemy. Tak, tak, tak. I on będzie dotyczył książek kupionych, dostanych, przeczytanych w tym roku. A zatem zapraszamy Was na tag. Ostatni w tym roku tag. Tak. Tak. Pytanie numer jeden. Książka, która cię zaskoczyła. No i ja mam tutaj... Aha, karteczka, bo nie pamiętasz już. No mam wpisane wszystko, no bo to jest za dużo i mogę nie pamiętać. Tak, więc to jest... U mnie to jest TIG 3, czyli trzecia część The Inheritance Games, bo jednak całe to rozwiązanie tej całej zagadki, na jakiej zasadzie Avery dostała ten spadek, dla mnie był zaskoczeniem, bo nie tego się totalnie spodziewałam. I uważam właśnie, że to jest takie największe zaskoczenie dla mnie. Ja zupełnie inaczej zinterpretowałem to zaskoczenie, bo ja pomyślałem, taka książka, która najbardziej mnie zaskoczyła całym swoim wydźwiękiem, tym wszystkim. I ja tutaj postawiłem na jej miałe klątwy i cholerę, Magdę Skubisz. Bo spodziewałem się fajnej lektury. Po aptekarce, po czarcim ogrodzie spodziewałem się fajnej lektury. Ale to, co Magda Skubisz w Jemiole, Klątwie i Cholerze zaprezentowała, to mnie kompletnie rozwaliło. Czytałem jadąc w pociągu. Tak mnie ślepia nawierzch wychodziły. Jednocześnie czytałem, pisałem do Magdy Skubisz, relacjonując niejako swoje przeżycia i to, co ona z moim czytelniczym jestestwem poczyniła w tej książce. Dlatego uważam, że to jest taki mój największy szok czytelniczy tego roku. Okej. Okay. Numer dwa. Twoja ulubiona książkowa para. Powiem tak, ja już chyba nie mam czegoś takiego jak ulubiona książkowa para, no ale no, nie mogę na każde pytanie w ten sposób odpowiadać, więc... Kubuś Puchatek i Krzyś nie czytałam w tym roku. Z tych wszystkich książek, które czytałam w tym roku, chyba tak najbardziej przypadła mi do gustu relacja między Niną i Jamie w szczęśliwym połączeniu Emmy Mills. Jakoś tak, oni są uroczy. W ogóle ta książka była urocza. Bardzo ją ciepło wspominam, milutko. I w ogóle kocham książki Emmy Mills i w tym roku, znaczy w następnym roku będzie kolejna książka Emmy Mills, która będzie miała związek właśnie z szczęśliwym połączeniem, jak to właśnie dziewczyny właśnie podczas tego swojego tagu o tym chyba powiedziały. Więc ja jestem bardzo uradowana i przeszczęśliwa. Czuję się wzburzony i oburzony, bo mówiąc o Emmy Mills, zawsze używasz swojego określenia, którego tym razem nie użyłaś. Poproszę użyć. No, utula jak kocyk, tak, cieplutki jak kocyk, ale teraz wszyscy o tym mówią, więc ja już tego nie mówię. Zerżnęli od ciebie. No właśnie nie wiem, czy... Ale wiesz co, ja nie jestem pewna, czy to ja wymyśliłam. Czy ja to gdzieś podsłyszałam i sobie wzięłam, ale faktem jest, że faktycznie odkąd... Faktem jest faktycznie, że odkąd ja to powiedziałam, to ja to wszędzie słyszę, dlatego ja już teraz zaprzestałam mówienia w ten sposób. A może to jest tak jak z ciążą? Jak byłaś w ciąży, to wszędzie widzieliśmy kobiety w ciąży. A może to w tym, no, coś tam. Może coś w tym jest. No. Dobra, jaką ty masz książkową parę? Parę, która nie jest parą, ale podoba mi się relacja. Między nimi to jest Robin i Strike. O Boże, to Robert Galbraith. To już siódma Wartka Śmierci. No to się nie liczy, bo to nie. To ta relacja się ciągnie od tylu lat, że to już się nie liczy. Ale ja twoje relacje nie burzyłem, to proszę moje relacje nie burzyć. Okay. Proszę mi tutaj nie burzyć. Ja uważam, że to jest taka mega fajnie skonstruowana para. Zresztą to jest jedna z bardzo niewielu par i w ogóle postaci książkowych, które bardzo, bardzo lubię. No. Dobrze. No, skoro także, tak także, mówisz, no, to... Robin i Strike. A niech się ktoś spróbuje nie zgodzić. No i numer 3. Twój ulubiony główny bohater. I to jest znowu to, że ja już nie miewam ulubionych głównych bohaterów, no ale... Ponieważ wybrać musiałam, to wybrałam Graysona, ale z tą wersję taką bardziej rozbudowaną, bardziej ożywioną, że tak powiem, z The Brothers Hawthorne, czyli bracia Hawthornowie, bo tam jego postać jest bardziej taka wyłuszczona, bo on jest jedną z głównych postaci i uważam, że on tam jest świetny. Naprawdę, ta jego przemiana, jego rozkminy, jego podejście do życia, co mu wolno, co powinien, czego nie powinien, to jest fajne. I ja uważam, że to jest... Na tej chwilę moja ulubiona postać, jeśli już muszę wybierać.
ja myślę tak, wtrącę do twojego jeszcze, że jeżeli na przykład nie znasz odpowiedzi na pytanie, kto jest swoim ulubionym bohaterem, to możesz odpowiadać na Sapkowskiego. Ulubiony bohater? Przecież to jest kłąb literek, to są tylko literki, wyrazy. To trzeba być niespełna rozumu, żeby lubić wyrazy. Dobra, a właśnie, bo teraz mi się przypomniało, a propos jeszcze bracia Hawthornowie, to w przyszłym roku będzie również kontynuacja braci Hawthornów, The Grandest Game. Więc ja już się nie mogę doczekać, kolejna książka, na którą mogę czekać z utęsknieniem już teraz. W ogóle przyszły rok zapowiada się jeszcze bardzo na ten fajnie. Moment. Fajnie. Ja mam nadzieję, że będzie szybciej niż później, że jednak w tym półroczu najbliższym. Przyszły rok będzie szybciej. Niewiele ale ponad tydzień i już jest chodzi przyszły mi rok. O najbliższe półrocze przyszłego roku, że pierwsza połowa roku przyszłego roku. Dobra, tak, nieważne. Tak. Dobra, twoja ulubiona główna postać. Jak widać, mam tutaj lukę. Dlaczego mam tutaj lukę? Bo nie potrafię wybrać ulubionej postaci. Tak samo, jakbym nie potrafił wybrać ulubionej książki. No nie potrafię. No sorry, ale jest to dla mnie rzecz praktycznie niemożliwa i nie będę się tłumaczył, nie mam ulubionego bohatera, nie mam ulubionej bohaterki i basta. Dobra, szczerze wam powiem, powiedziałbym Strike, ale już w poprzednim pytaniu była Robin i Strike, więc nie chcę wyjść na takiego monotematycznego, więc nie mam. Okej. Okay. Ulubiona osoba autorska, którą odkryłaś w tym roku. No i ja mam tutaj Martę Bijan, bo przeczytałam dwie jej książki, Muchomory w cukrze i Nocne godziny i dla mnie ona jest takim odkryciem. Naprawdę, bo zupełnie coś innego pisze, thriller młodzieżowy, to jest coś, co nie jest na naszym polskim rynku takie popularne, może zapoczątkuje, młodzieżowy thriller, to byłoby fajne, bo jednak czegoś innego człowiek chce poczytać, a nie ciągłe te romantazy i te inne takie zwykłe, zwyczajne młodzieżówki. Ja wiedziałem, że czytaczowa postawi na Martę Bijan. Bo przeczytałeś to, sobie zapisałem. Nie. Ja mam trochę intuicji, bo rodzice mama chciała dziewczynkę, próbowała 4 razy, nie wyszło, ni cholery. Zawsze wychodziła dziewczynka z ogonkiem, więc tylko troszkę intuicji mi zostało. Natomiast nie dlatego, że nie mogę na Martę postawić, ale dlatego, że mam też autora, którego bardzo, bardzo chcę tutaj wyróżnić. Autora, który rozwalił mnie, który sprawił, że sięgnąłem po jedną z najlepszych gier w moim życiu. Andrzej Kwiecień, Metamorf. Tak. Bo to nie tylko jest autor, który napisał świetną książkę. Przeczytajcie Metamorfa, jeżeli lubicie cyberpunkowe w ogóle klimaty, bo to jest naprawdę mega fajna książka. To też jest autor, z którym już miałem okazję kilka razy przynajmniej porozmawiać. Mega fajny człowiek. No i to jest autor, który otworzył mnie na cyberpunka i sprawił, że przepadłem. To właśnie autor, którego hejtuję, bo przez niego straciliśmy łącznie z 250 godzin. Oj, nie naszego wiem, dużo, życia? Ale trzeba byłoby mu wysłać bombonierkę z podziękowaniem w sumie. Za te 250 godzin straconych w cyberpunku? Tak. On nam życie porwał na strzępy. Sobie nawet, mimo że nie czytałaś. No nie. To się nazywa autor roku, ha? Numer 5. Najzabawniejsza książka, którą czytałaś w tym roku. Czytałaś. No i wiem tutaj, że mamy to samo na naszych listach. Jest to Detektyw Wróbel. Może to nie są książki, ale to są opowieści graficzne, komiks. I to jest naprawdę coś świetnego, coś genialnego. I ja po prostu kocham Detektywa Wróbla. Zwłaszcza drugą książkę, czyli Struty Dziób, bo tam to po prostu się dzieje. I te bociany na tym wysypisku to już w ogóle jest dla mnie sztos. Ja też miałem problem z najzabawniejszą książką roku, bo co prawda zdarzały się książki, w których były takie fajne wątki, ale od razu pierwsza myśl, co mnie najbardziej rozbawiło, no i właśnie padło na Detektywa Wróbla, bo humor Tomasza Samojlika połączony z wiedzą Adama Wajraka dały nam tutaj mieszankę iście wybuchową. I to jest świetna zabawa nie tylko dla dzieciaków. Ja wiem, można to odebrać różnorako, że no, wyszli starzy i mówią, ubawiliśmy się na komiksie dla dzieci. No ubawiliśmy się, czekamy na kolejne, bo to było naprawdę coś fantastycznego i gwarantujemy wam, że też byście się ubawili. Te nawiązania do rzeczywistości, te easter eggi, te teksty, riposty, no to jest tak celne, no celniejsze od najcelniejszego strzału w dziób. Tak, i niestety to tylko dorośli mogą zauważyć. Bo dzieciaki jak pewnie... niestety? To jest najlepsze. Znaczy, no niestety, no dla dzieciaków będzie po prostu zarąbisty komiks, śmieszny, ale te właśnie takie drugie dno to dorośli tylko będą potrafili, myślę, zauważyć, dojrzeć. Numer 6. Tak? Jaka była najkrótsza książka, którą przeczytałeś w tym roku?
No, ja tutaj zdecydowanie mam Holly Black i dlaczego król elfów nie lubił baśni. Świetna ta książka jest. Naprawdę, tak mi się podobała. Może dlatego, że to jest taki, wiesz, dalszy ciąg historii Cardana i Jude. Może tak. Może sentymenty. No to nie chodzi o to, czy ci się podobało, czy nie, tylko co było najkrótsze. No, podobało mi się. Ja szukałem, chciałem rzucić Kicia Kocia. Byłoby to zgodne z prawdą. No Kicia tak. Kocia i te książeczki dla dzieci, bo bardzo dużo w tym roku książeczek dla dzieci przeczytałem, niektóre powielokroć. Natomiast pomyślałem sobie, dobra, bądźmy poważni, wskażmy jakąś taką książkę, która trochę tego tekstu ma. I tutaj wyszło mi, że Domy i inne duchy Marty Bijan. No. Cieniuteńka, nie wiem, tam 70 czy 80 stroniczek takich malutkich, zadrukowanych, no ale zabawa przednia. No. No. Numer 7. Proszę cię bardzo. Pod numerem 7 kryje się, jaka była najgrubsza książka, którą przeczytałeś w tym roku. No i u mnie to zdecydowanie jest To, co zostaje w nas na zawsze. To była książka, która przytłoczyła mnie swoim gabarytem, ale w sumie bardzo dobrze mi się czytało. Co? Co? Zaraz, dokończ skojarzenia. Tak, Twardziel Nox, tak? Tak, tak, bo w pierwszej wersji promowania tego tytułu był tytuł To, co zostaje w nas na zawsze i pierwsze zdanie opisu zaczynało się od Twardziel Nox. To, co zostaje w nas na zawsze. Twardziel Nox. Szkoda, żeśmy to powiedzieli na głos i że Media Rodzina to zmieniła. Sam pisałeś to do nich. Ale ja to z sympatią piszę, że jest mega i to mnie przekonało do książki, której potem nie przeczytałem, bo zmienili opis. Już nie było Twardziela Noxa zostającego w nas na zawsze, dlatego nie przeczytałem. Dobra, dajesz twoje. Ja mam problem, bo wiecie, teraz to napompować książkę można, a ja myślę, że jak kto by się postarał, to i z Kici Koci by zrobił 1300 stron. Więc z jednej strony mam Roberta Galbraitha, Wartką śmierć, która liczy sobie coś koło 960, ile to ma? No, coś koło 960 stron. Ale z drugiej strony mam Annę Karenina, Lwa Tolstoja, który sobie liczy tam 700, no 760. Prawie 200 stron mniej. Ale proszę, gabaryt tej książki jaki jest? Tekst tej książki... O nie, tekst tej książki to aż taki nie... Ale... Podobny bardzo. Podobny, nie wiem, czy tu cokolwiek widać. Natomiast wydaje mi się, że jednak tym gabarytem może się okazać, że więcej tych słów jest jednak w Annie Kareninie. Nie wiem, może ktoś zliczał, może ktoś lubi z ołówkiem siedzieć i liczyć słowa albo literki. Dajcie znać, bo nie mam pojęcia, która z tych książek jest najgrubszą, ale jest to rok, w którym chyba przeczytałem najwięcej grubych książek. A w zeszłym roku mówiliśmy to samo, że w zeszłym roku przeczytałeś najwięcej grubych książek i co roku to się... W przyszłym roku może znowu przeczytam najwięcej grubych książek. Może. Mam niewyczerpany żart na półce. Wtedy już nie będzie żadnego problemu, żeby wskazać najgrubszą. O ile ją przeczytasz w przyszłym roku? Postaram się. Mam na to rok. Numer 8. Ulubiona okładka. Powiem tak, ciężko było mi wybrać, bo było naprawdę dużo ładnych okładek, ale no muszę postawić na Tiga, bo on ma wyjątkowo... Którego Tiga? Trzeciego, no trzeci wyszedł i na Braci Hawthornów. No bo to jest jeden styl okładek, więc no ja muszę na nie wskazać, bo one mi się od początku podobają. Cała seria ma świetne te okładki i mam do nich jakiś sentyment. Zawsze oko tak ucieka i się zachwyca nimi. Ja mam za to sentyment niesłabnący do wydań Fabryki Słów i tutaj batalia w zasadzie toczyła się, która książka Fabryki jest najpiękniejsza. No i wyszło na to, że stawiam na te, które jeszcze nie przeczytałem, dzięki Tsunę. No i bardzo właśnie... podoba mi się kolorystyka tej książki, bardzo podoba mi się okładka cała. To... No jest po prostu przepiękna. Fabryka Słów ma moje serce, skradli moje serce. Wizualnie uwielbiam. A tekstowo też. To nie jest tak, że tekstowo nie. Ale przede wszystkim fabryka zaczęła mnie porywać wizualnie. A potem fabuła pociągnęła dalej. I już tak posz. Numer 9, czyli... Najlepsza ekranizacja książki. No to co, na 3-4? 3-4. Ballada ptaków i węży. Przecudowna ekranizacja. Ekranizacja idealna, bym mogła rzec nawet, z której wszyscy inni powinni brać przykład, jak powinna wyglądać ekranizacja. Dobra ekranizacja książki. Lauren Schmidt-Hisselich powinna dostać ten film na swoje biurko. Zwłaszcza ona. Wraz z książką, by zobaczyć, co to znaczy jak ekranizować. To się robi? Jak to się robi? Francis Lawrence, genialny. Obsada. Od początku całych igrzysk do końca, teraz na balladzie kończę właśnie idealnie.
Numer 10, czyli książka 10 z najciekawszym pomysłem. I ja nie mogłam się tutaj zdecydować i mam tutaj dwie książki. I jedną jest Memory Almost Full Julii Biel oraz Nocne godziny Marty Bijan. Dawno się nie spotkałam z takim wątkiem, jak tutaj powiedzmy Julia nam zaserwowała. No nie chcę wam zdradzać, nie mogę nic powiedzieć, żeby wam nie psuć niespodzianki, jeśli zamierzacie czytać. Ale to, co ona zrobiła, zwłaszcza na końcu, to było przegenialne, ja to uwielbiam. Ja to uwielbiam w filmach, ale w książkach nigdy się z tym nie spotkałam, więc ukontentowana jestem bardzo, bardzo. I tak samo w Nocnych godzinach, no mi się wydaje, że to sam fakt, że to jest thriller młodzieżowy, czyli zupełnie coś innego niż do czego jesteśmy przyzwyczajeni, to właśnie sprawiło, że to jest dla mnie jeden z najciekawszych pomysłów w tym roku, no, które czytałam. Ja mogę odpowiedzieć tylko wskazując jedno nazwisko, jeden tytuł, bo jeżeli ktoś sięgnie w jakimkolwiek roku po Wita Szostaka, to od razu ma odstrzała autora, który ma najciekawszy pomysł. No, Rumowiska. Książka, która z jednej strony opowiada o życiu. To życie jest poszatkowane, a zarazem jest ta opowieść przemieszana z esejem o wodzie. Ja wiem, trudno to sobie wyobrazić. Dlatego ja nawet próbować nie zamierzam wyjaśniać wam, na czym polega fenomen w ogóle pisarstwa Wita Szostaka. Ale to jest człowiek, który potrafi w bardzo niekonwencjonalny sposób pisać. Człowiek, który potrafi przekraczać granice. Człowiek, który nieustannie pokazuje mi, jak bardzo się wszyscy mylą, mówiąc, że wszystko w literaturze już było. Było, może to fakt, ale nikt nie przewidział ery Szostaka. A Wit Szostak jest po prostu geniuszem. Niby te same literki, niby znane słowa, ale kompozycja kompletnie inna, wyjątkowa. No ja uwielbiam człowieka, uwielbiam go po prostu już. Kolejna książka, którą czytałem. No niesamowity, nie może tu być innego nazwiska, leć dalej. Numer 11. Książka, którą przeczytałeś ponownie w tym roku. Mogę dać, niekoniecznie, nie powinnam dawać, ale jednak dam Baladę Ptaków i Węży, gdyż zaczęłam właśnie w tym roku ją czytać ponownie. I prawie mam skończone, ale jeszcze nie dokończone, więc to jest takie, wiecie, pół na pół. I przeczytałam podobnie, ale tak też nie do końca. Masz jeszcze kilka dni, żeby dokończyć. I nie, wtedy, bo teraz czytam coś innego. Coś, czego nigdy nie czytałam. Cykl Wiecznego Cesarza. Tak. Za namową? Czytacza. Świetna książka swoją drogą. No to u mnie, co ja zacząłem i skończyłem, to jest Wiedźmin, Krew Elfów oraz Czas Pogardy. Chciałem sobie całą sagę, cały pięcioksiąg przeczytać, no ale no, nie dało rady z takich czy innych względów. Natomiast w przyszłym roku myślę, że zacznę jeszcze raz od nowa, od samych opowiadań, bo ja uwielbiam Wiedźmina, ale cholernie szybko zapominam. I zostaje mi potem w głowie sraczka Triss. To, ale to chyba każdemu zostaje w głowie. Ja też z Krwi Elfów, którego nie słuchałam w całości jeszcze, też pamiętam tylko sraczkę Triss. No zobacz, no. Tam bitwy, wojny, polityka, sraczka Triss. No i nadszedł czas na ostatni punkt tego tagu, czyli książka, którą przeczytasz w pierwszej kolejności w 2024 roku. I oboje mamy to samo wpisane na naszej... A skąd wiesz, co ja mam wpisane? Ja to coś mam wpisane. No ja mam podobnie wpisane, tylko że mam krzyżykami. Więc oczywiście tą pierwszą książką, którą przeczytamy w nowym roku, będzie nie wiadomo co. Tak, znaczy ja napisałem sobie inaczej. Hugo wie. No ale to jest prawda. Nie mam zielonego pojęcia, bo... Pum! O! Oh. Okej. Okay. Gol! Bo z jednej strony zastanawiam się, czy to będzie coś, co już jest na półce, czy coś mi się nie przełoży z tego roku, czy nagle wpadnie jakieś coś na początku roku. Nie wiem, Rowling zrobi prezent świąteczny, wyda 8 tom Strajka. Halo, może... niespodzianka! No to a to nie będzie to? To mam w planach jeszcze na ten rok. Kupiłem sobie. A ty dasz radę? Prezent. Masz jeszcze dwie książki. Jedną do dokończenia, jedną do przeczytania i jeszcze to masz. No dobrze, ale bohaterowie ostatniej akcji. Ja też będę bohaterem ostatniej akcji. Okej. Okay. Tymczasem, cóż, zostaje nam życzyć wam zdrowych, radosnych, wesołych świąt. Takich, jakie sobie wymarzycie. No i nie, szczęśliwego nowego roku jeszcze nie, bo się zobaczymy jeszcze, mam nadzieję. Także ale nic nie powiedziałam. Wesołych świąt, smacznego karpia albo innej rybki. Jak nie lubicie rybki, to nie rybki. No i pa, pa! Do zobaczenia.